Cześć. Dzisiaj mamy gwint HSD Dual Tech do Lexusa IS-a i tam pasuje jeszcze do kilku aut pochodzenia japońskiego. Pudełko z przodem na początek otworzyłem, bodajże tak, bo tu jest tył. No i co? HSD, czyli zacznijmy od dołu, dolne. Mocowanie regulowane, czyli mamy całą nagwintowaną kolumnę i regulujemy wysokość głównie wykręcając i wkręcając dolne mocowanie. Cały gwint jest w czarnej kolorystyce i w zestawie mamy górne mocowania i regulację twardości. Jak widać, wykonanie dość fajne. Z bliska sobie. Ładny spaw, jest spomalowane ładnie też, także nie jest źle, jeśli chodzi o jakość wykonania. Są jakieś opaski montażowe i tu mamy drugi przód, identyczny z pierwszym przodem. OK, i tył. Też kolumna z tyłu. Przy okazji jeszcze klucze do regulacji wyrzucimy. Z tyłu również kolumna sprężyny na amortyzatorze. Również mamy dolne mocowanie regulowane, czyli wysokość zawieszenia typowo jak w D2, w BC Racing regulujemy za pomocą, głównie za pomocą tego dolnego mocowania. No i co, również górne mocowanie w zestawie, również regulacja twardości. No cóż, praktycznie kolumna bardzo zbliżona do przedniej, tylko troszeczkę inne wymiary długości sprężyny. Także tak to wygląda w całości, jeśli chodzi o tylną kolumnę. Także zestawik HSD Dual Tech do Lexusa IS-a i podobnych aut japońskich wygląda następująco. Zapraszamy, na razie, cześć.